Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy schab po cygańsku. Do przygotowania tej potrawy potrzebujemy następujących składników. Około 800 g schabu bez kości, 500 g pieczarek, jednej papryki czerwonej, jednej średniej cebuli, 3 łyżeczek koncentratu pomidorowego, 2-3 łyżek keczupu ostrego, 2 ogórków konserwowych, 600 ml wody, przyprawy takie jak papryka ostra, sól i pieprz oraz smalec lub olej do smażenia. Najpierw schab, myjemy sobie go, tniemy na plasterki, takie o grubości około 1 cm. Jeżeli ktoś z Państwa ma większe plastry schabu, może przeciąć go na pół. Następnie solimy z obu stron. Pieprzem opruszamy tylko jedną stronę naszych plastrów schabu. I opruszamy papryką ostrą z dwóch stron. Kolejnym elementem są pieczarki. 500 g pieczarek obieramy i tniemy na plasterki. Paprykę myjemy, usuwamy gniazda nasienne, kroimy w plasterki, a następnie jeszcze na pół. Średnią cebulę obieramy, kroimy na pół, a później na takie półplasterki, tak jak Państwo tu widzą. Czas obsmażyć plastrze schabu. Rozgrzewamy na patelni smalec lub olej i na tak rozgrzany tłuszcz dajemy po kolei każdy z plastrów schabu. Oczywiście nie wszystkie naraz się zmieszczą, więc po kolei wykonujemy tą czynność. Obsmażamy te plastrze schabu z każdej strony na złoty kolor. Po obsmażeniu wyciągamy z patelni. Obsmażamy kolejne plastry aż do wykończenia całego schabu. I na taki tłuszcz przesiąknięty teraz smakami z mięsa dajemy pokrojone wcześniej papryki, cebulę, pieczarki. Wszystko będziemy dusić ze sobą.
Tak jak Państwo widzą, już nam się troszeczkę tu poddusiło to. Kolej więc dolać 600 ml wody. Dokładamy 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego i 2-3 łyżki keczupu ostrego. Proszę Państwa, te ilości koncentratu i keczupu są orientacyjne. Każdy producent ma inną gęstość, inny smak. Proszę dać 2 łyżeczki, spróbować, czy już tego koncentratu, tego keczupu wystarczy, czy jeszcze, żeby był ładniejszy kolor, czy lepszy smak, jeszcze trzeba go dodać. A my w międzyczasie wszystko ze sobą mieszamy i łączymy. No i dodajemy wcześniej obsmażone te plastry z chabu teraz. Staramy się zrobić tak, żeby zanurzyć w tym sosie te plastry. Teraz potrawę w tej patelni przykrywamy pokrywką. Będziemy sobie dusić. Myślę, że tak około godziny czasu spokojnie. Starajmy się też w międzyczasie nie zostawić tej potrawy samej sobie i tak przemieszać od czasu do czasu ją. I tak po 45 minutach jeszcze musimy dodać ogórki konserwowe. 2 ogórki konserwowe tniemy albo w plasterki, albo w kosteczkę i dodajemy. Wbrew pozorom ogórki nadają charakteru tej potrawie, takiego sznytu i dopełniają całość. Staramy się wszystko dokładnie wymieszać jeszcze. Zostawiamy to jeszcze tak na 15-20 minut, a jeżeli potrzeba, bo schab nie zmiękł, to nawet na dłużej. Pod koniec tego duszenia musimy już całość doprawić solą i pieprzem. U nas po 60 minutach schab zmiękł. Jest naprawdę rewelacyjna. Do ziemniaczków, do ryżu albo z chlebkiem. To już dla Państwa zostawiam wybór. A ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl. Thank you.